Pan premier Onegdaj, a teraz kto? Jerzy Buzek. No teraz nadal członek Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii. O. A więc przemysł to jest coś, co dla Stoczni Gdańskiej, Stoczni Remontowej, Stoczni Północnej, Stoczni Gdyna zawsze jest ważne. Oczywiście. I tym się zajmuje w Parlamencie Europejskim. Rozumiem. A niech pan zdradzi nam tajemnicę, bo myśmy podpisali coś tam takiego, że te spaliny i tak dalej, jak za dużo będziemy przekraczać, to kary zapłacimy. Ja jestem też pracowałem na Politechnice odnawialnymi źródłami energii na Wydziale Chemicznym się zajmowałem. Czy ten pakiet, któryśmy podpisali, czy dla Polski nie zrobi szkody, bo przecież my mamy dużo zakładów na węglu opartym, panie profesorze. Trzeba absolutnie wykorzystywać polski węgiel i trzeba również spowodować, żeby polskie kopalnie wydobywały ekonomicznie korzystnie. Mhm. Natomiast jest ważne, żebyśmy stosowali czyste technologie w wykorzystaniu węgla, dlatego że nie chcemy truć się sami. Rozumiem. Chcemy mieć czyste powietrze, chcemy mieć czystą wodę. To jest oczywiste, a więc stosujmy czyste technologie węglowe i na pewno naszemu węglowi nie będzie nic zagrażało. Czyli mówiąc krótko, lepiej robić z węgla jakieś lekarstwa, inne rzeczy, tak, panie premierze? No, nie wykorzystywać w taki sposób. Nie spalać. Do energetyki nie spalać też, ale tak, żeby nie emitować za dużo, bo to szkodzi naszemu zdrowiu. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Do zdrowia się widzi. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Właśnie przeprowadziliśmy rozmowę z panem premierem, kiedyś Buzkiem, a dzisiaj profesorem w parlamencie.